powiększenie, Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym studiu gościmy Radosława Brodzika, Stowarzyszenie My Zielonogórzanie. Witam. Witam serdecznie, panie rektorze, dziękuję za zaproszenie. Po raz kolejny, nie pierwszy raz zresztą z panem Radosławem, dziś już nie radnym, ale prezesem Stowarzyszenia My. Wiceprezesem. Wiceprezesem, tak. Stowarzyszenia My Zielonogórzanie. Mamy okazję porozmawiać i właśnie o założeniu tego stowarzyszenia, może od tego zacznijmy. Skąd to się wzięło, skąd pomysł? No tak, bo w zasadzie, żeby o tym powiedzieć, to trzeba się troszeczkę cofnąć. Otóż my jako radni byli radni. Jest swego rodzaju geneza. Tak, jest swego rodzaju geneza. My jako radni, ci, którzy nie dostali się do Rady Miasta, postanowiliśmy jednak działać. W zasadzie to było naturalną koleją rzeczy. Tak mi się teraz wydaje, wie pan, bo jak myślę tak z perspektywy czasu, co robią osoby, które były poprzednio w Radzie Miasta, a można powiedzieć, że większość tych byłych radnych z różnych opcji, od lewej do prawej poprzez środek, bo tutaj nie ma żadnej polityki w naszym stowarzyszeniu, są ludzie po prostu o dużym doświadczeniu, jeżeli chodzi o samorząd. Tak naprawdę, co mają ze sobą zrobić? W zasadzie z tą wiedzą, którą nabyli. No bo jeżeli ktoś jest aktywnym radnym, przez 4 lata uczestniczy w kilku komisjach, bo nie tylko w jednej czy w dwóch, ja osobiście uczestniczyłem nawet w trzech, a w porywach nawet i w czterech. Co zrobić z tą wiedzą? Jak ją wykorzystać? Zwłaszcza, że były takie momenty, kiedy przychodzili do nas, czy przychodziły do nas osoby, które współpracowały z nami poprzednio 4 lata i mówiły, no wiesz, nie macie w Radzie, ale słuchaj, tutaj jest taki problem, czy mógłbyś nam podpowiedzieć, jak to zrobić, czy może mógłbyś dotrzeć do kogoś, żeby wytłumaczyć, że nam się to nie podoba, albo to chcielibyśmy zrobić troszeczkę inaczej, mamy jakiś pomysł na funkcjonowanie tej lokalnej społeczności. No i tak się zaczęliśmy zastanawiać razem z koleżankami i kolegami, jak to usankcjonować, żeby to też nabrało jakiś cech takiego poukładanego działania, jakiegoś ukierunkowanego, żeby to nie było tak, że jeden radny to, drugi to. No i tak zaczęliśmy rozmawiać razem z Olą Mrozek, Edkiem Markiewiczem, Antoniną Sawczuk-Ambrożewicz, z Elżbietą Polak, tą, która jest prezesem tych ochotniczych straży pożarnych. Zaczęliśmy rozmawiać z koleżankami i kolegami, z Sebastianem Cieleckim, który jest osobą niepełnosprawną, dosyć aktywnie działa na tym polu, czyli przystosowania miasta dla osób niepełnosprawnych. Zaczęliśmy rozmawiać, co zrobić, tak? Co trzeba zrobić dla tego miasta, jaki jest nasz cel, co byśmy chcieli zrobić, co nas łączy. No i okazało się, że łączy nas idea tak naprawdę tego, żeby dalej funkcjonować w tym mieście, że pomimo tego, że nie jest się radnym, nie bierze się za to pieniędzy, to jednak dalej działać, tak? No społecznie, po prostu gdzieś tam realizować te swoje dalej cele i zadania. No i powstał taki pomysł, żeby założyć to stowarzyszenie i faktycznie udało nam się zebrać te 15 osób, usiąść w jednej sali, przyjąć statut, napisać ten statut, przyjąć odpowiednie uchwały i złożyliśmy teraz dokumenty do sądu rejestrowego, czekamy na rejestrację. No z tego co wiemy, nie powinno być większych problemów, czeka się po prostu tylko kilka tygodni na te formalno-prawne czynności już z samego sądu. Czy też referenta przy tym sądzie. Natomiast my działamy aktywnie cały czas. I tak to stowarzyszenie wchłonęło kilka osób, które chciały działać na rzecz miasta Zielonej Góry. Są tam i w zasadzie przedstawiciele po części i trochę gminy, i po części właśnie tego miasta naszego, czyli mówimy tutaj o tej części gminy przyłączonej teraz, czyli naszym wspólnym nowym mieście od 1 stycznia 2015 roku. I chcielibyśmy jako stowarzyszenie reprezentować te grupy społeczne, grupy interesów, które chcą realizować zadania na rzecz rozwoju miasta. Mamy dosyć szeroką tą działalność, poprzez edukację, sport, działania takie prospołeczne, budowanie jakichś więzi pomiędzy lokalnymi społecznościami. To są projekty, które w tej chwili rozpoczęliśmy. Jednym z nich jest projekt dotyczący edukacji. Tu nasze stowarzyszenie dosyć aktywnie funkcjonuje przy wyrażaniu opinii co do, czy też podejmowania działań co do szkoły na osiedlu Zastalowskim. To jest jakby jedna działalność, ta edukacyjna. Druga to działalność taka nasza sensu stricto społeczna. Dwie nasze przedstawicielki stowarzyszenia, Paulina Bogucka i Emilia Konrad, rozpoczęły teraz działania takie, można powiedzieć, z dużym takim zapałem,
zespołem i z ciekawymi rozwiązaniami dotyczące budowy placu zabaw na ulicy Chmielnej. To ta druga część osiedla Braniborskiego, za górką, tak to się przyjęło mówić, i jakiegoś boiska, bo tam jest po prostu, no nie wiem, można to użyć takie słowo dramat, no bo... O tym rejonie miasta też mieliśmy tutaj osobną rozmowę w studiu. Czy teraz jest większa nadzieja na to, że uda się coś zmienić? Ja myślę, że... Czy są większe szanse, nadzieja? Znaczy, ja myślę, że to, co zrobiły dziewczyny do tej pory, a już niedługo wystąpią na sesji Rady Miasta i tam przedstawią również radnym, spotkały się z kilkoma radnymi z miasta, spotkały się również z przedstawicielami Urzędu Miasta, czyli tej władzy wykonawczej, i trwają w tej chwili rozmowy, jak ten problem rozwiązać wspólnie. Mi się to bardzo podoba, bo one bardzo chcą dialogu. To nie jest tak, proszę pana czy drodzy państwo, że przyszła grupa i czegoś chce od miasta. Przyszła grupa i chcę pokazać, że wspólnie z miastem jest w stanie coś zrobić. Mam nadzieję, że ta płaszczyzna współpracy będzie o tyle ciekawa, że wspólnie uda się wypracować taki projekt, który i zadowoli mieszkańców, i zadowoli też te osoby, które decydują o przeznaczeniu środków finansowych. Bo widzi pan, budowa placów zabaw, w ogóle takich przestrzeni społecznie użytkowych w mieście, jest dosyć ciężka wbrew pozorom. Nie mówię tylko o tych środkach finansowych, które trzeba z budżetu przekierować na konkretne zadanie, ale też na pewnym rodzaju skonsumowania oczekiwań lokalnej społeczności. I otóż one chcą zrobić taki projekt. Co ma w tym pomóc, jeżeli chodzi o obranie tej właściwej strategii, jeśli można tak powiedzieć? No właśnie tak. Co ma w tym pomóc? W tym pomóc mają określone działania, taki pewien rodzaj projektu. Jest taki jeden z nich, to są takie systemy, które tak popularnie z angielskiego nazywane Bolton Up, ale w zasadzie to są takie, powiedzmy, projekty, które konsumują pewien rodzaj partycypacji wspólnej mieszkańców, czyli to mieszkańcy tak naprawdę zajmują się wszystkim, całą tą otoczką związaną z placem zabaw, z wybraniem, z jakimś usankcjonowaniem miejsca, z opieką nad tym i tak dalej, a miasto tak naprawdę partycypuje po części w kosztach. Mówię po części, bo różne są propozycje. Można budować coś w partnerstwie publiczno-prywatnym, można próbować pozyskiwać sponsorów na tego typu place zabaw, ale to pokazuje, że to ta lokalna społeczność też zaczyna być pobudzana do tego działania, że to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi: panie radny, panie prezydencie, ja to chcę i tam proszę mi dać. Nie, to właśnie pokazuje, że można wspólnie jakby stać się właścicielem pewnej przestrzeni publicznej i tak ją ukształtować, żeby ona odpowiadała oczekiwaniom. Ja przypomnę taką sprawę, wie pan, niefajną dla mnie jako radnego. Pamiętam, że ona była taka bardzo pełna jakiegoś napięcia niepotrzebnego. To słynny taki plac na Jaskółczej zabaw. Tam był taki moment, kiedy jeden z urzędników postanowił zlikwidować plac zabaw, nie dawał nic, tak, no, nie dając nic w zamian. Później też jakby wybrał rodzaj pewnych urządzeń, nie konsultując tego z nikim. No, projekt tak naprawdę przecież ktoś by powiedział z ciekawością i w zasadzie taki w pełni uzasadniony. No, miasto chciało zainwestować, miało te środki, ale sposób przeprowadzenia tego był jakimś po prostu totalną porażką, tak to trzeba sobie wprost powiedzieć. No, niestety nie udało się wtedy tego zrobić tak, jakby chcieli. Mieszkańcy byli oburzeni, zdezorientowani, chodzili do urzędu, wracali bez odpowiedzi. Tak naprawdę nikt nie chciał z nimi rozmawiać. Oni sami też nie wiedzieli później, z kim, o czym rozmawiać, bo ten był odpowiedzialny za to, ten za to. Wie pan, rozmycie, pewne taka brak jakiejś wizji, konsekwencji i informacji. A teraz ma to wyglądać inaczej, przynajmniej tak jak na nasze stowarzyszenie chce to przeprowadzić, od początku do końca transparentnie, od początku do końca konsumując te wszystkie opinie, uwagi, nie wiem, pewnego rodzaju pomysły, które wpłyną jakby do tych twórców, czy tych, którzy chcą zbudować ten plac zabaw, żeby właśnie skonsumować te oczekiwania. I tu nie mówię tylko, wie pan, o urządzeniu zaprojektowanym troszeczkę inaczej niż standardowa huśtawka, bo teraz już, jak pan zauważył, te place zabaw, one bardzo się rozwijają. To już nie są takie standardowe place zabaw. Te rodzaje urządzeń jakby są budowane w ten sposób i tak projektowane, żeby być miejscem szczególnym dla dziecka, takiej stymulacji, żeby to nie był tylko zwykła huśtawka, ale też miejsce, gdzie tam można, patrząc wzorem innych placów zabaw w innych miastach, pobawić się, nie wiem, w działania jakieś matematyczne, ale też odpowiednio potrenować równowagę,
wagę, tak, czyli te wszystkie rzeczy, które są istotne z punktu widzenia rozwoju małych Zielonogórzan. No i oczywiście to boisko, które tam mieszkańcy, wie pan, no, mają marzenie, żeby tam było jakiekolwiek boisko na tym spotkaniu boisko na ulicy Chmielnej. Boisko jakiekolwiek jest, to trzeba. No tak, ale znać, właśnie ale... chciałem powiedzieć, że wie pan, na ulicy Chmielnej byliśmy na tym spotkaniu, większość z nas, przedstawiciela naszego tego stowarzyszenia My Zielonogórzanie, i przyszedł taki pan i właśnie opowiadał, że to on razem tam z młodymi ludźmi spawał te bramki, tam malowali, część tam tych ławek przenosili, bo to boisko jest przydzielone takim wałem, nie wiem dlaczego, skąd to jest, czy to jest jakieś naturalne ukształtowanie terenu, czy ono powstało na skutek tam jakichś prac przy tym boisku, jakichś innych, może niezwiązanych z boiskiem. Generalnie no, nie da się tam grać w piłkę. I oni powiedzieli, że bardzo by chcieli pograć, jednocześnie chcieliby się czuć bezpiecznie, bo to boisko, wie pan, graniczy zaraz z parkingiem, tak de facto nawet tam niektórzy wjeżdżają na to boisko, żeby znaleźć miejsce parkingowe, co jest notabene jeszcze jedną rzeczą do rozwiązania na tym osiedlu, w ogóle całym Braniborskim, bo to też kawałek tam dotyczy jednej i drugiej strony górki. Wymagałoby szczególnej uwagi i sposobu może zastanowienia się, jak to technicznie rozwiązać, bo to jest, wie pan, dosyć spore osiedle. Osiedle już takie no, wiekowe, można powiedzieć, w naszym mieście, z pewną taką, no już bym powiedział, strukturą skostniałą, jakby wymagającą pewnego przebudowania, no bo tam, wie pan, no, te parkingi to jest po prostu pomsta do nieba woła, no, tam nie ma gdzie samochodu zostawić. Ja się też nie dziwię tym mieszkańcom, że są zdenerwowani i szukają jakiejś przestrzeni, żeby zaparkować ten samochód. Zwłaszcza, że wszyscy wiemy, że tych aut przybyło dosyć szybko w mieście Zielonej Górze, zresztą w całej Europie tych samochodów przybywa średnio tam na rodzinę, więc myślę, że to są wyzwania, które stoją przed naszym stowarzyszeniem. Jak pan wie, też ostatnio dosyć mocno nasze stowarzyszenie zaangażowało się w sprawę dotyczącą ulicy Źródlanej, tamtego planowanej wycinki, tak? Też tam współuczestniczymy jako stowarzyszenie w pomocy tym mieszkańcom w kontekście no, obrony tego kawałka terenu zieleni, bo tak można powiedzieć, czy próby też tam właśnie spotkania się z radnymi, pokazania, co trzeba zrobić, czy jak trzeba działać, żeby zmienić jakąś tą przestrzeń wokół siebie. No i muszę panu powiedzieć, że też wydarzyła się ciekawa rzecz. Otóż też po części spotykamy się w wiele stowarzyszeń. Otóż coraz częściej jest tak, że stowarzyszenia między sobą, przynajmniej te, z którymi my właśnie chciałem pytać, czy będziecie działać sami, jakoś osobno, w pojedynkę, oczywiście, czy macie też już swoich... Oczywiście, że nie. Jak mówi zawsze Ola Mrozek, nasza przewodnicząca, jesteśmy otwarci dla wszystkich i na jakiekolwiek pomysły. Wspólnie razem teraz spotykało się kilka stowarzyszeń, rozmawialiśmy właśnie o tym, jaka przestrzeń, co nas interesuje w mieście Zielona Góra, bo widzi pan, jako stowarzyszenia, zwłaszcza te, które są bardziej jakby ukierunkowane na rozwój taki nie tylko sensu stricto budowlany w mieście, w rozumieniu stawiania budynków, ale też zapewniania być może kosztem, też, znaczy być może kosztem wydatków z budżetu miasta, ale naszym zdaniem niezbędnych do rozwoju w ogóle miasta, stymulowania miasta, to też takiego zadbania o te przestrzenie zielone, wbrew pozorom małe, których już niewiele zostało w mieście. Mówimy tutaj nie o lasach okalających miasto, tak? Nie mówimy tutaj o lasach, nie wiem, przy trasie północnej, na wzgórzach piastowskich, tak? Teoretycznie zaliczanych do miasta, czy gdzieś tam nawet przecinających się przy ulicach, ale mówimy o takich, wie pan, enklawach zieleni choćby na Śródmieściu, tak? Patrz, ostatnio sprawa z działką zaraz położoną z tyłu przy Filharmonii, tak, którą miasto chce sprzedać, a mieszkańcy pokazują, że to jest teren zielony i może warto było tam faktycznie zainwestować. Patrz, wybudowanie tego placu zabaw tutaj niedaleko siedziby telewizji. Okazuje się, że inwestycja w taką przestrzeń publiczną, poprawiającą funkcjonowanie, nie mówię tu tylko o placu zabaw, ale też o jakiejś, wie pan, siłowni na świeżym powietrzu, miejscu, gdzie można usiąść, jakichś ławeczkach, miejscu zadaszonego, miejscu takim, które pozwoli na przykład wysokie temperatury osobom starszym, no, usiąść na chwilę, odpocząć, dalej kontynuując jakiś tam spacer czy wycieczkę, też może pod kątem turystów, tak, jakichś rozwiązań, jest coraz mniej. My chcielibyśmy jako stowarzyszenia walczyć o to, żeby było coraz więcej takiej właśnie przestrzeni użytkowej, bo inne miasta, które kiedyś tam przy rozwoju, trochę większe od nas,
popełniły ten błąd, teraz na gwałturety to odwracają, tak? Teraz się duże pieniądze wydaje na to, żeby cokolwiek rozebrać, zrobić nasadzenia i tworzyć takie właśnie zielone tereny, takie sztucznie, powiedzmy, wywoływać to. My mamy Śródmieście nasze zielonogórskie, moim zdaniem, najpiękniejsze w Polsce chyba. No, ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, zresztą kogokolwiek tu przywiozę, jakiegokolwiek znajomego czy znajomą, która to ogląda, to mówi, że to jest piękne. Ale z drugiej strony, wie pan, jak się dojdzie do kawałka ulicy Niepodległości, tak naprawdę zostaje później ulica Kupiecka i kończy się ten przestrzeń zielona. No nie ma tego trawnika. Tak naprawdę można powiedzieć, że gdzieś tam przy sądzie naszym jest jakiś kawałek zieleni. To jest w zasadzie wszystko, co tak naprawdę po drodze mieszkaniec kojarzy. A przecież trzeba by było to Śródmieście uzupełniać właśnie o takie miejsca. No bo nie ma nic piękniejszego niż rosnące drzewo w centrum miasta, niż kawałek jakiejś zieleni, niż jakiś nowy plac zabaw, gdzie znowu te dzieci, zresztą pokazuje, że jednak tych dzieci na Śródmieściu jest dosyć sporo i przy tym jednym placu, który jest, no ciągle są jakieś kolejki. No tam czasami stoją te panie i panowie i czekają tak de facto na to, aż jedno dziecko wyjdzie, drugie wpuszczą, żeby też tam za dużo nie było. No to wydaje mi się, że taka potrzeba inwestowania w taką przestrzeń jest jak najbardziej. Chciałem też zapytać jeszcze o to, co będzie w najbliższym czasie i też o współpracę z Radą Miasta, bo zdaje się, że chyba bez tego nie da się dalej ruszyć. Oczywiście. Czy będziecie starać się realizować projekty z budżetu obywatelskiego? Wszystkiego. Czy to będzie jakoś zupełnie jasne. Osobne? Po pierwsze tak, zanim w ogóle zacznę, to chciałem podziękować tym radnym, którym dotychczas się spotkaliśmy. Może nie będę wymieniał z imienia nazwiska, ale powiem, że postawa ich jest taka no, budująca. Okazało się, że możemy wspólnie rozmawiać o wielu takich projektach troszkę dalej, tak, niż tylko jeden, ale rozmawiać też o pewnym rozwoju tego miasta. I to ze wszystkich klubów. Muszę powiedzieć, że tutaj jest faktycznie duże zainteresowanie, no bo jak przychodzą do nich ludzie nie z oczekiwaniami dajcie i tylko dajcie i tak naprawdę nie bardzo też wiedzą, czego sami chcą, tylko no, my przychodzimy z konkretnymi jako stowarzyszenie zadaniami i to pokazuje, że no, jest wśród nich zainteresowanie na to. Pyta pan o środki. No my oczywiście będziemy starali się pozyskać je z wielu źródeł, tam gdzie się uda. Liczymy na to, że uda nam się te środki finansowe i takie już tutaj po części czynności podjęliśmy, aczkolwiek musimy czekać na usankcjonowanie naszego stowarzyszenia, sięgnąć oczywiście po środki te, które są w budżecie miasta w pierwszej kolejności. Później oczywiście te środki, które są środkami takimi no, też naszymi, ale pochodzącymi właśnie z budżetu obywatelskiego. Ale tu byśmy też chcieli jako stowarzyszenie nauczyć ludzi troszeczkę postępowania, czyli starać się, wie pan, przynajmniej ja tak robiłem w poprzedniej czasie, jak byłem radnym, że jak współpracowałem z jakąś grupą i udało nam się tam pozyskać w kilku miejscach te środki finansowe na różne zadania, to wspólnie wypracowywaliśmy narzędzia dotarcia do osób, tak, zainteresowanych partycypacją w tym budżecie, brania udziału, tak. To są, wie pan, no, kuriozalne rzeczy, ale okazuje się, że trzeba dużo chęci i siły, jednocześnie wiedzy, jak to zrobić, że trzeba stanąć, porozdawać te ulotki, za pośrednictwem internetu dotrzeć, rozsyłać SMS-y, maile, tworzyć jakieś nieformalne grupy wymiany informacji, doświadczeń, zdobywać sobie to poparcie, głosy, tak, chodzić czasami od domu do domu, rozmawiać, czyli tam gdzieś pozyskiwać te po prostu środki w budżecie obywatelskim. Trzecia rzecz to środki zewnętrzne. Tu jako stowarzyszenie też wchodzimy w taki rynek tych zewnętrznych środków na różne takie zadania, bym powiedział, poprawiające jakość życia społecznego w mieście, taką budującą takie postawy faktycznie prosamorządowe, proobywatelskie, takie zachęcające ludzi do tego, żeby brali udział w tego typu zadaniach, a one polegają na tym, że trzeba szkolić ludzi. Po prostu trzeba się spotkać, pokazać osobom zainteresowanym, jakimś działaczom lokalnym, że są takie projekty na całym świecie realizowane z różnych środków, trzeba tylko po prostu chcieć. Dobrym przykładem tego jest stowarzyszenie Da Jędrzychowie, które sobie, czy tam nieformalna ta grupa działająca, która doskonale sobie radzi w kontekście takich właśnie działań i do dzisiaj, jak mieszkańcy wspominają Jędrzychów, Liliowy Las, ten w tej chwili już wybudowany, całą tą ścieżkę zdrowia z tych środków w budżecie obywatelskim, to po prostu z radością, bo oni się teraz biorą za kolejne zadanie pod tytułem rewitalizacja dzikiej Ochli, tak, przystosowanie
dostosowanych dla mieszkańców, po prostu nie tylko Jędrzejowa, żeby było jasne, ale całego miasta Zielonej Góry, to jestem przekonany, że te, jak mówię, wszędobylskie działacze i działacze, bo to tak się żartobliwie czasami ich nazywamy, ale to tak oczywiście z pełnym szacunkiem, że sobie poradzą i z tym tematem. Więc myślę, że to pokazuje, jak można działać. Więc nasze stowarzyszenie otworzyło szeroki wachlarz pozyskiwania tych środków finansowych. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, chęci i siły na to, żeby to wszystko zrealizować. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na pierwszy i kolejny efekt. No tak, oby się udało z ulicą Chmielną. Radosław Brodzik, Stowarzyszenie My Zielonogórzanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę, a także za wszystkie odcinki powiększenia. To była moja ostatnia rozmowa. Dziękuję bardzo, że byliście Państwo ze mną i z moimi gośćmi przez te ponad 2 lata i myślę, że już niebawem do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, Jan Ratajczak.